Dobry wieczór, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie po dwutygodniowej naszej nieobecności tutaj z Ligą F2. Słyszymy się ponownie, słyszymy się na Węgrzech, na które zapraszamy Państwa Marcel Igor. Oraz Julio, no oczywiście masa ludzi, aż 11 kierowców w tym wyścigu, no po prostu żyć nie umierać, no a tak już całkowicie na poważnie. Jesteśmy na to, że Hungaroring, jak już tutaj powiedzieliśmy z Marcelem, naszym jednym z najmniej ulubionych torów. Tak, ja myślę, że to jest jeden z takich głównych tak, kandydatów do tego. Jakoś tak, nie wiem, nie przepadam za tym, żeby tutaj, nie wiem, jakoś tak nic kasy mi nie leży, ani nie wiem, do... Nie, jest dramatyczna. Jeszcze może nie tyle co do samego oglądania, bycia na torze, ale jakoś tak nie ma ani dojazda, ani jakoś tak. Nie pasuje mi ten obiekt, że tak powiem, więc tutaj. Cierpimy na ten sam problem. Niestety tak, no ale to chyba mniejsza o to, czy na co cierpimy lub nie. Tak jak powiedziałeś, jest 11 kierowców. Technicznie jedzie już tylko 10. Ślepy Pirat już z nami. Jest pewna sesja, ale już. Nie jedzie. No właśnie. Kwalifikacje standardowo 30-minutowe, ale wiemy, że na 12 minut przed końcem kończymy. W momencie, kiedy zegar pokaże 12 minut do końca, wtedy tak jakby oficjalnie kończymy kwalifikacje i panowie nabijają swoje ostatnie czasy. Patryk 913. No właśnie. 129 tysięcznych, oczywiście dostępne opony miękkie i pośrednie, już zdążyły się na szczęście nam paseczki poprawić. Dokładnie. Mieliśmy ten problem już wielokrotnie, że my mówiliśmy, jakie mamy opony, a w 2018 po prostu, sezonie 2018 inne mieliśmy kolory pasków, więc rozjeżdżało się to, co mówiliśmy, a to, co faktycznie było, my celowo to rozjeżdżaliśmy, bo staraliśmy się trzymać to w terminologii 2019, jednak ze względu na rok, w którym się znajdujemy, w którym żyjemy. No ale już teraz nie będzie nam się nic rozjeżdżało, także myślę, że wreszcie możemy to powiedzieć. Na ten moment najszybszy Mati, minuta 36,84 tysięczne. Mati jedzie w zespole MP Motorsport, no i widzę, że jedzie w najlepszym dostępnym samochodzie, bo jest to niczy inny bolid jak Mahavira Raghunathana, kierowcy jeżdżącego pod hinduską flagą. Gdzieś tam co prawda widziałem jakieś źródła przypisujące go do Holandii, no ale to raczej jakieś kłamstwa. Mahavira Raghunathana jest hindusem znanym z tego, że 20 punktów karnych w tym sezonie zebrał. Ale zdobył też dobrze, żeby nie było, dobrze słyszeliście, chodziło o karne, nie takie te zwykłe. Tak, żeby ktoś tutaj nie regulował słuchawek, czy mu się przypadkiem nic zepsuły. Austrii miał bana na wyścig, to znaczy, że już we Francji zebrał 12 punkt w sezonie. No, na szczęście dla niego dalej mógł jeździć i we Włoszech w głównym wyścigu zdobył pierwszy i swój jedyny punkt w karierze. Mogę nawet powiedzieć, że przecież byłem świadkiem tego jednego punktu, no jedyny chyba na to, że byłem brawo. Reszta chyba nie wiedziała, co chodzi, tam raczej doping był dla Luki Giotto, który fantastycznie przebijał się w wyścigu głównym na drugą pozycję nawet. Także no tam atmosfera genialna, mimo że ludzi zostało mniej po sesji kwalifikacyjnej, jako że reszta po prostu chyba ma głęboko w poważaniu F2, no ale my jesteśmy przecież fanami tej serii. Zresztą jak widzimy, w tej chwili Patryk nam wykręcił najszybszy czas okrążenia, ale się obrócił też i nie mam pojęcia, gdzie on się obrócił, szczerze mówiąc, bo jest to chyba część toru, jakich nigdy nie widziałem. A dobra, to jest zakręt numer 13 chyba. Nie mamy mapek, bo trochę mnie głowa bolała. To nie jest kwestia tego, że jestem na studiach, bo ja na studiach mam aż 16,5 godziny tygodniowo zajęć, więc to jest fajnie, to jest życie umierać na tej pochylce.
żyć, nie umierać, naprawdę. Ale to i tak nie jest to, co jest na słowenistyce u nas na drugim roku. Dzisiaj się dowiedziałem, że tam aż jedna osoba studiuje. Więc robią tak naprawdę jak dla jednej osoby. Nie wiem jakim cudem, ale tak to wygląda. U nas... To musi być luksus. Nie, to jest luksus oczywiście, ale z drugiej strony trochę słabo, bo nie ma z kim się porównać. Nie ma z kim za bardzo pogadać poza nauczycielem ucząc się tego słoweńskiego, więc trochę szkoda, bo... Lekcje indywidualne. Tak, lekcje indywidualne, dokładnie. KXN, proszę bardzo. 34-151. No te czasy będą się poprawiały. Raczej wiadomo też, że wszyscy pod koniec użyją opon miękkich. No bo i tak startujemy na jeszcze innych oponach. Ale tak jak mówiłem, no lekcje indywidualne to jest jednak coś. U mnie w grupie jest 9 osób, a i tak dzisiaj chyba się pojawiło znowu mniej, więc... Też mi grozi powoli. Grożą mi lekcje indywidualne i nawet nie będę jakoś bardzo zły na pewno z tego powodu. Tutaj Paweł mówił o tym, że jak tak zaczął oglądać, to jest być może tylko jego wrażenie. Ale jak powiem, wydaje mu się, że dźwięk z F2 z oddali jest jakiś taki dziwny. Ma rację, bo też mam takie wrażenie, więc tak. Zgadzam się z nim, bo... No to też musimy powiedzieć prost, no bo lidy F2 po prostu świetnie brzmią. Znaczy przynajmniej mi się bardzo podobają. Naprawdę bardzo fajnie, też na torze szczególnie. Bardzo, naprawdę wrażenia akustyczne, czy te wrażenia po prostu dźwiękowe z F2, no naprawdę na wysokim poziomie, ale F3 no jeszcze lepsze są. No szkoda, że nie ma w ich grze. Chyba, bym sobie posłuchał ich z onboardu. No ale tak, nie jest to ten dźwięk, jaki pamiętam z Moncy niestety. Jest, nawet bym powiedział, jest dość inny i no niezbyt ładny. Godinio w tej chwili wyjeżdża nam na... Jadę z Matim, który poprawia się o 36 tysięcznych po pierwszym sektorze. To już inny wybór opon. Wcześniej jechał na miękkich, teraz są szynopośrednie, teraz są miękkie. Pawlos mówi... Prawo. Tak, Pawlos też tutaj... Też chciałby mieć tyle godzin lety. No, nie wiem jakim cudem mi się tak poszczęściło, ale spokojnie, w drugim semestrze dużo więcej będę miał. Jeszcze muszę się pozapisywać na te całe, nie wiem, WF-y, przedmioty ogólnouniwersyteckie, żeby... wyrobić godziny, znaczy żeby ten punkty wyrobić, bo to nie, na uniwersytecie trzeba wyrobić 60 punktów w ciągu roku, żeby zaliczyć sam rok. Na razie mi wyszło, że mam tych punktów 55, jeśli się nie mylę, czyli no tam blisko, znaczy jak zdam wszystko oczywiście do końca roku, czyli jeszcze muszę gdzieś 5 punktów znaleźć. Mati najszybszy w takim razie, pół sekundy poprawa. Łącznie minuta 30, 137 tysięcy, więc spokojnie zejdziemy poniżej minuty 30, myślę, jest KXM, jest i Patryk 913, jest Metin, który wskoczył na czwartą pozycję, ale też AM na pewno w Karlinie pokaże, na co go stać i te wyniki no naprawdę będą sensowne. Poniżej 1.30, być może 1.29,5 nawet, no może to już taka przesada. Gdzieś tam w te rejony. Pawekson na trzecie miejsce. I on ma czas minuta 30. 453. Coraz więcej krosów tutaj na torze. Wiemy, że no jest to tak jakby technicznie 4,5 minuty do końca, oczywiście. Wielka brazylijska flaga. Nie wiem na tutaj czyją cześć, ale. No jest, mamy ją. Przedojeżdżę tutaj do kolejnej szykany na torze. Jadę z Patrykiem. Zobaczymy, o ile on się tutaj poprawi. AM zawsze tutaj lubił być tak szczegółowy, że nie mówić, że taki Patryk jeździ w pole Arden, tylko że Patryk jeździ jeszcze
w BWT, że Arne to nie jest zespół, że w BWT jeździ. Zawsze tak lubił, że to w BWT Arden, tak jakoś fetysz do tego zespołu ma. No, poczekaj, bo się wyłączyłem, kto ma to AM. AM, to jest BWT Arden, no to jest normalnie zespół Ardena, ale BWT to jest sponsor tytularny, którego... Tak. Wiesz, no to jest tak samo jakby mówić, że mamy Sport Pace Racing Point, więc no... Mówimy to codziennie, no nie, mówimy raczej o Ardenie, ale... Wiem, o co chodzi. Wiemy też, o co chodzi, więc tak. To kto jest dalej? Kto następny? Właśnie jadę z MM. Pytanie, ile tutaj poprawał kierowcy Karlina? Tak, ile końcówka drugiego sektoru? Tak, Patek też, Patusz wrócił na pierwsze miejsce. No i tutaj... Czekamy też na KXN-a, bo on tutaj na pierwszym... Tak, zwanie. Za chwilę będzie międzyczas drugiego sektora. On wyjeżdża w tej chwili z 11 zakrętu, poprawa 80. Oj, ja bym tutaj on poleciał, co prawda uratował się przed spinem. Nie udało się wjechać do alei stresowej. Ale zachodniej mety, Czesio, Godinio. To by prawie KXM, bo tam będzie minuta 29,5, być może nawet lepiej. No ale zaraz zobaczymy, czy moje przewidywania się sprawdzą. Minuta 29,649. Patryk zanim rozpoczyna okrążenie. To myślę taka ostatnia próba od każdego kierowcy. No jeszcze chwila, bo to 12 minut jest tym limitem. No tak, no frekwencja jakoś tak nie pomaga dzisiaj, chociaż mimo wszystko... Usypia wręcz. Troszkę tak, ale mam wrażenie, że tutaj, nie wiem czy pamiętasz, za każdym razem w wyścigu troszkę się podziało, zawsze jakaś walka była. No, jak wiemy, to już był. Tak, właśnie, że sprint to tak zawsze mówiliśmy, że panowie za bardzo wzięli sobie słowo sprint do serca i i te wyścigi sprinterskie zazwyczaj miały w sobie nutkę takich chyba bardziej większych emocji, takich bardziej skondensowanych w jednym momencie, tak powiem, bo też okrążeń jest mało. Panowie liczą się na jak najlepszy wynik, jeszcze tutaj mamy... Oczywiście, co chciałem powiedzieć, odwrócone top 8. Tak więc to też jakoś tam chyba na chłopaków. Dobra, Patryk, Mateusz wycofuje się już. Patryk będzie kończyć swoje okrążenie. Metic, Paweł sobie zrobili to samo. No i uwaga, Patryk jest, przebija nam KXN-a. Jaka będzie odpowiedź tutaj? 8 wtedy przewagi, czekamy co zrobi AM, bo ja bym na niego... No poczekałbym na niego, jest to na pewno... Pietrek skakuje na miejsce 8. Czesio, no nie no, Czesio się nie złapie. Więc Czesio powinien... nie mieć możliwości rozpoczęcia kolejnego krążenia, bo tak naprawdę... Nie. Już za chwilę kończymy na Pawulu, tak, zjeżdżał tutaj już do drugiego krążenia na oponach. Trzy kółka na tym samym kompecie, a opon trochę dużo już. Nie, gdzie jest w takim razie AM? No AM widzę, się poprawia. Mam potrzeby się sporo poprawić, bo jednak ten jego aktualny najszybszy czas to był jeszcze czas, w którym przy okazji rzuciło nim bardzo mocno, to już przybyło się na prostą. Tak. Sekunda, 1/10 poprawy u AM-a, ale to... No, jeszcze mało. Mało, tak, bo sekunda 1/10 będzie 8, jeśli się poprawi. A jak u KXN-a wygląda sytuacja? No niestety gra nie chce mi pokazać, jak ona wygląda. No to najpierw kończymy kółko z AM-em. Tak, potem jeszcze gdzieś tam Czesio, ale Czesio no nie ma możliwości poprawy czasu, nie powinien mieć. Szósty AM, czyli ostatni sektor ładnie przejechał. Czesio, no próbuje, wiem, zobacz. Nie wiem, co Czesio chce, ale no nie osiągnie nic. AM wycofuje się z sesji, a KXM, minuta 29,592. Jest poprawa, ale za mało, ojej. No tak więc może być bardzo ciekawy wyścig. Nie, 23 tysięczne różnicy. No Czesio tutaj
chyba nie dostał. Chyba, ale powinien być za chwilę poinformował o tym, że musi po prostu wycofać. Paweł musi zrobić to samo. A Paweł już zrobił, czekamy. No, to się już wie, tutaj, o właśnie. No. On jest z nimi w... no tak. Tak, więc dostał oczywiście informację. No dobrze. Tak więc... Nie, patrzyłem, czy on na Discordzie z nimi jest w kontakcie. No. Szybki rzut oka na wynik kwalifikacji. Patryk tutaj wydziela tuż sprzed nosa KX na te 4 punkty za pole position. 23 tysięczne różnicy. Zapowiada się naprawdę ciekawa walka o zwycięstwo. Trzeci Mati. Czwarty Pawekson. To są panowie, którzy zmusili się jeszcze w sekundzie straty do Patryka. Meti tam jest piątym, a Aron jest szóstym. Aron już AM. Czesio już 2,5 sekundy straty, dosyć dużo. 2,6 Pawulon, 3 Pietrek, 3,300 Godino. No i ślepy pirat bez czasu okrążenia. On wystartuje sobie z końca stawki. Ten nie będzie w stanie się przebić tutaj na całym wyścigu. Tak, no teraz jest moment jeszcze już dla kierowców na szybkie tam poprawki strategiczne, bo jak wiemy, że w wyścigu głównym oczywiście pit stop jest obowiązkowy, trzeba tylko jeden odbyć, więc tutaj jest oczywiście też szybka korekta strategii, paliwo, na którym kółku zjechać, może wcześniej, może później, może taka gra proponuje. Za chwilę ruszymy do krzenia formującego, ja w tym czasie przedstawiam nam to, jak w tym momencie klasyfikacja się wygląda po tym, jak no, dwukrotnie streama nie było, dwukrotnie nas nie było. Troszkę tutaj ominęliśmy. No i tak. Jak widzimy? No właśnie, to tak też powiedz. No i na przykład mamy pośrednie na starcie u Patryka. KXN na oponach miękkich. Tak samo Mati, Pawek, Son, Metit. AM na pośrednich, Czesio, Pawulon, Pietrek na miękkich, Godinio na pośrednich i ślepy pirat na oponach miękkich. Kiepski porządek dla Camposu, dwa tak. Ostatnie miejsca na starcie. Jak to się nazywa, zablokowany ostatni rząd. Tak. No tylko, że to nie jest ostatni rząd. Oczywiście tak, różnica, tutaj widzimy pięknie różnicę w Camposie. 14 numer ślepego pirata, 15 numer startowy Godinio, on oczywiście jedzie w bolidzie Jacka Aitkena. Ślepy pirat, trudno powiedzieć czy nim, raczej należy on do Marino Sato, ale też zdarzyło się jeździć tym bolidem Dorianowi Bokolaciemu przez w zasadzie większość tego sezonu, ale chyba też i nie chcę skłamać, kto tam jeździł, ale chyba Ryan Twitter, czy jakkolwiek się go wymawia, jakoś takie dziwne to nazwisko. W każdym razie chodzi o Amerykanina. Ktoś jeszcze być może jechał, aczkolwiek już się mogę mylić. W każdym razie samochód numer 15, on ma dość stabilną obsadę. Jeździ w nim cały sezon. Ta obsada samochodu numer 14, ona się zmienia. No to tak, w klasyfikacji kierowców KXN na czele 120 punktów kierowcy Damsa. Dokładnie. Ślepy pirat na miejscu drugim 117 oczek, to jest naprawdę wąsko. Chora ręka, no za mnie nie jeździ, aktualnie jest to kierowca rezerwowy 90 punktów. Sykusowski na miejscu czwartym punktów 88, to 57 zabieka Mati punktów 82. Do klasyfikacji zespołowej jeszcze troszkę później przejdę, bo startujemy 19, okrążenie wyścigu głównego przed nami. Tu będzie naprawdę ciekawa walka, bo Patryk z KXN-em dwie różne strategie i przy okazji są to dwaj najszybsi kierowcy. To też prawda, rzeczywiście zobaczymy, jak to się wszystko rozwiąże. Światła zapalone wszystkie w tej chwili zgasły. Ruszamy na Grand Prix Węgier. Stanął na starcie Mati, a Patryk przegrał start z KXN-em na pewno. Raczej już spadł. A tam Medic nam skakuje na trzecie miejsce, pofrunął tam Pietrek. Jeszcze jakieś zesynchrom chyba z Paweksonem, mam takie wrażenie. Tak, a tymczasem Pietrek, Paweksson walczy z Patrykiem i szeroko wyfruwa samochód BWT Ardena, jak już tutaj bardzo na tą nazwę, no ale Ardena będziemy mówili szybko.
dlatego zostaniemy przy Ardenie już. Paweksson tymczasem drugi, a tu jeszcze Ardena Patryka atakuje. Czesio, który się nam obrócił. No i przy tym ataku właśnie się obrócił. Bernie w tak, może Meti, to nie wiem skąd mi tutaj Bernie wyskoczył. Meti na czwartej pozycji, piąty AM właśnie, szósty ślepy pirat, siódmy Godinio, czyli Camposy bardzo ładnie się przebiły. Pietrek już na ósmej pozycji. Dziewiąty Mati, dziesiąty Pawulon, jedenasty Czesio gdzieś tam w odmętach stawki na szczęście, a nie, trochę jednak jest uszkodzone to przednie skrzydło. No tak, Patryk stracił dużo na starcie, rzeczywiście. Pytanie, czy to jest tylko kwestia pośrednich opon, czy to jest kwestia braku tempa na razie, żółta flaga... To nie Czesio, to Pawu... nie mam pojęcia, być może Godinio, bo tutaj... O, tam jeszcze wyfrunął się... Jeszcze pirat. Oj, obrócony Godinio! Nie, obrócony jest Pietrek. Nie, tak, jeszcze Pietrek i Godinio również. To we dwójkę panowie się zabawili, ale obydwaj zostają. Czesio tak również zabawi. Na to, że zostaje. Tak się zabawili, jest kierowca. Czasu. Pietrek tutaj, Godinio. Oj, przestrzelił hamowany przez okrętu bardzo mocno Metit. Oj, spadłem no za AM-a. AM czwarty to tak bezproblemowo. Metit piąty, szósty, ślepy pirat. No trochę się to rozjechało. Żółta Znowu flaga. Żółta flaga. Czesio, nie, Pietrek. Tak jest. Zdecydowanie tak. Ładnie Czesio na 11 pozycji. Boże, na 10 już pozycji. No po tym nieudanym zdecydowanie ataku na pozycję Patryka, no to się wszystko wymknęło. Metit pół sekundy traci do AM, ale raczej bym patrzył na to, co Metit będzie robił w walce z ślepym piratem. Mati przestrzelił szykanę. Był na... Ja się wybieram też. Tak, ślepy pirat też, rzeczywiście. Panowie tam sobie powyjeżdżali bardzo szeroko. Tak, ale to już nie pierwszy raz, już widzieliśmy na starcie też szeroko. Oj, tak, panowie po drugim, przed drugim zakrętem poszli. Teraz jeszcze przecież Metit przestrzelił hamowanie do pierwszego zakrętu i spadł już z tego czwartego miejsca na piąte. Za chwilę może spaść jeszcze o kolejne pozycje. Tak jak mówiłeś, ślepy pirat i Mati są blisko, nawet już tutaj próbuje. O właśnie, tutaj znowu szeroko ślepy Metit. Pirat. Tym nawrocie, zakręcie numer 13, chociaż teraz raczej ślepy pirat po zewnętrznej może to stracić pozycję numer 5, chociaż wydaje się, że utrzyma się, te opony miękkie na razie jeszcze trzymają ładnie, więc pojechać sobie po zewnętrznej można, ale tutaj ładniej jakby na tej prostej, szybciej przede wszystkim jedzie Metit w tym damsie, no ale po zewnętrznej cały czas próbuje się utrzymać. Ślepy pirat i na tym stracił, wyprzedza go Mati. I żeby Mati teraz zobaczymy, czy nie zaatakuje od razu Metita, ale to już byłoby za dużo szczęścia na raz. Pietrek pierwszy w boksach. Tak, no ale tam już miałem rodzinę, sporo problemów, więc nie zimie, tak powiem, przesadnie. Kwestia tylko tego, czy tam jest wymiana przedniego skrzydła. Była, bo pista trwa naprawdę bardzo długo. Jak no oczywiście, mimo tego, że tutaj nie jest, tak powiem, okrojona ekipa w pitstopie, coś na kółko stoi w tym pitstopie. No właśnie, tak po prostu mówię, musiała być wymiana przedniego skrzydła, bo aż tak długo by nie stał w alei serwisowej. Tutaj Paweł sobie pisze, że mało ludzi i łatwe punkty i to jest idealna liga pasująca do jego filozofii powolnej jazdy. Pawlos, ale wiesz, że żeby dostać punkty, jeszcze trzeba dojechać do mety, mimo wszystko. Znaczy, mieć tutaj przejechać te 10% też by się przydało. Tak na marginesie. Ale jak popracujesz już nad dojeżdżaniem do mety, to nawet przy wolnej jeździe rzeczywiście tak. Liga, masz rację, pasuje do twojej filozofii, no tylko jeszcze wypadałoby dojechać raz na jakiś czas w wyścigu. Przestrzelił teraz AM przejazd przez długi zakręt numer 14. Medi wrócił w takim razie na czwartą pozycję, a dodajmy, że DRS został odblokowany i za chwilę albo AM skontruje Medita, albo Mati zaatakuje AM-a. No, chociaż po zewnętrznej do pierwszego zakrętu to będzie trudny atak, ale proszę jak... Obrócony jeszcze Mati! Co prawda w bandę się nie wbił, uszkodzeń nie ma. Tak, a Medit przestrzelił hamowanie, a wrócił nam na czwartą pozycję, ale z drugiej strony widzimy, że na przykład ta radcą coraz więcej do Patryka 913, do Paweksona i do Kaiksena. No na razie Patryk jeszcze traci dużo czasu, no bo on jest na tych bardziej, na tych wolniejszych, na tych twardszych oponach.
Zobaczymy, jak w dalszej części wyścigu będzie się sprawował jego samochód. Godinio bardzo blisko za Pawulonem, już tylko 30 sekundy ich dzielą. Matino stracił trochę czasu na tym półobrocie, na wyjściu z pierwszego zakrętu, jednak nie dało rady sensownie go przejechać. Jednak nie udał się. Ten malewca jest z tyłu, od razu już zobacz, Godinio próbuje. Po lekkim błędzie Pawulona, ale ta pierwsza próba jeszcze nieudana. No, Paweł, co mówi, żebyśmy tutaj nie przesadzali tak z jego wynikami. Żartowaliśmy sobie, ale... Nie, no, Pawulon ukończył sobie dwa ostatnie wyścigi, w których brał udział w ligach, więc... no, jest jakby progres stosowany, już robiony oczywiście. KXN z fast lapem, a tutaj no, Godinio robi wszystko po prostu, co może, by znaleźć się przed Pawulonem. Na razie nie wychodzi mu to. Tak, to też trzeba powiedzieć, dokładnie. Chociaż myślę, teraz... nie wiem, czy będzie cokolwiek do powiedzenia w tym momencie Pawulon. Właśnie, odpali DRS Godinio i to będzie raczej formalność. Chociaż próbuje się na tak próbuje się w boksie zaatakować pozywne, czyli bardzo wcześnie się w boksie. No i proszę. O, jeszcze kara. Kara, ale proszę, po zewnętrznej Godinio utrzymał się przed Pawulonem. Bardzo ładnie wykonany ten manewr, chociaż Pawulon tutaj jeszcze szuka, gdzie by tu wcisnąć swój nos, ale nie da rady i wyfrunie jeszcze szeroko w tym drugim zakręcie i skończy gdzieś tam w trawie. Czesio też wymienia przednie skrzydło, długo to oczywiście trwa, 6 osób. O, bardzo długo. Tak, 6 osób, jak już mówiliśmy, dozwolonych. Paweksson traci coraz więcej do... A Patryk zbliżył się, no właśnie, do Paweksona. Tutaj już, no nie jestem się wierzymy, żeby w tej w 5 okrążeń Paweksson opony zajechał. Węgier to aż nie jest aż tak jakoś mocno ponożerny tor. No, gdzieś tam swoje daje w kość, ale... Niby nie, ale jednak tak, no tutaj... Oj, Patryk! Jakiś jeszcze teraz... niestety uderzenie w bandy. Ale szczęśliwie nie ma uszkodzeń samochodu. Tak, gdzieś tam być może lekko tylko cmoknął tą bandę, jakoś mocno w nią nie wleciał. Ale wszystko stracił z trzeciego miejsca, być może niedługo nawet i drugiego, gdyby pojawił się atak na Paweksonie. A teraz jeszcze nim bardzo mocno rzuca, no i próbuje dograć Patryk Opona jak tylko może, żeby tutaj tą trawę już jak najszybciej również zrzucić ze swojego ogumienia. No to na podium na razie, bardzo no ładnie. Właśnie. I wszystko się uspokoiło, tutaj Meti dużo stratu do EMA. Mati gdzieś tam sekundę, trzymając, ma w zasięgu wzroku jeszcze ślepego pirata. Sam też kierowca Camposu widzi przed sobą kierowcę Damsa, jakim jest Mati. No właśnie, jak tutaj o Damsie mówimy, to Dams w klasyfikacji zespołowej na miejscu drugim tutaj jest jedna wielka deklasacja zespołu ART. No i w tym przypadku akurat mamy aż 243 punkty tego zespołu. Bardzo ładnie chłopaki przy sobie radzą. 160 właśnie Damsa, tak jak mówiłem. Ale dalej jest jeszcze wężej, 149, 11 straty ma MP Motorsport. 2 punkty mniej tylko od nich ma zespół Camposu. 106 oczek zgromadził jak na razie zespół Karlinu. BWT Arden 83 punkty, punkcik więcej od Premy na miejscu siódmym. No i tutaj jeszcze o Jezu, zamyśliłem się oczywiście, bo zespół tutaj no kiedyś oczywiście był dobrać, tam teraz w Utuzi 59 szóste okrążenie tu. Na tych oponach, no tutaj muszę ci przerwać. No i właśnie, to jest, ten wjazd boksu na Węgrzech jest trochę zdradliwy, tak. Bo tutaj jeszcze do tego wrócę, Mati próbuje ataku na ślepym piracie. No i jeszcze wrócony! Mati też jeszcze karę. Nie wiem, czy chłopaki powinni wiedzieć oczywiście, że 60 na godzinę tu jest ograniczenie, ale jakby wydawało im się, że ta linia jest później, ta linia ograniczenia. Ale szybciej, to nie jest równo jakby z tym, gdy zaczyna się już ta banda tolej sirsowej, ale tak. To jest tam parę metrów wcześniej, jest taka tabliczka mało widoczna stoi. Tabliczka jest ważna, bo to no właśnie. Ten limit obowiązuje, także no panowie, no... Tu taki kar może być dużo, tak paradoksalnie. Paweksson dał też za kolejną karę. Kary, tak jest. Zobaczymy, bo to chyba rzeczywiście jest okno boksu dla opon miękkich. Za chwilę czyli większość stawki w sumie. Tak, no czyli większość stawki, no czyli tylko
Patryk, tylko Godinio i tylko AM sobie jeszcze. Mm-hmm. No to jak tam ale w takim razie Kajksen zostaje. Co zrobi po Lexu? Czy może jakaś próba pocięcia swojego rywala? Nie tym razem. Nie. No chociaż tak jest. No taki późny zjazd, ale udało się wjechać. Zobaczmy, czy Paweksson wie. Dokładnie, Paweksson chyba wie. Chyba wie, tak. Paweksson już bardzo sekrecyjnie, ale wie, o co chodzi. Się Paweł, to również zjeżdża. To wie, zobaczymy, czy ślepy pirat ma takiego wygląda. Ale ślepy pirat. Wow! Udało! No, udało się, okej. Okay. Mati zostaje. No i jeszcze został nam tylko Kajksen. I grupa, która. Nie. Kajksen. A rzeczywiście, gra ma Kajksen. No i grupa, oczywiście, która startowała na pośredniej oponie. No tak. Reszta już swoje obowiązkowe pitstopy wykonała. To tak, to ja tak szybko jeszcze dokończę klasyfikację. Miejsce 9 z Pucharuza, 43 oczka i 26 jak na razie zespół Trident. Tak to wygląda w klasyfikacji zespołowej, tak jak mówiłem. 3 punkty różnicy Kajksena od ślepego pirata. No, to wszystko wygląda tak, jakby tutaj to Kajksen miał powiększyć, przynajmniej po tym pierwszym wyścigu, przewagę nad tutaj swoim jak na razie głównym rywalem w klasyfikacji kierowców. No, wiemy, że ten wyścig główny jest bardziej punktowany, jest to klasyfikacja, punktacja czy jest jak z realnej Formuły 1, więc no, Kajksen jedzie po 25 punktów, nawet 26 za, no, 27 oczywiście, bo jeszcze 2 punkty za nasze okrążenie. I zostaje na to, że nie zjeżdża. Bardzo więc przewaga nad ślepym piratem może być spora. Ślepy pirat, no wirtualny, więc to jest pierwszego pola do wyścigu sprinterskiego Kajksen z 8. No ale ślepy pirat jedzie w tym momencie po. No, nie oszukujmy się, nie jakieś szałowe punkty, bo no w liczbie, uwaga, aż 4. Tak, przy 27 Kajksena. Tak, zwierzę Mati. Kajksen ma przewagę 37 sekund nad Paweksonem. Wydaje mi się, że tutaj zjazd to będzie koszt rzędu 30-33 sekund, mniej więcej, więc Paweksen raczej no nie powinien wyjechać oczywiście przed Kajksenem. A tymczasem sprawdźmy sobie, jak wygląda sytuacja najszybszego okrążenia i tu na razie przynajmniej deklasacja Kajksena, jedyny, który strzelił poniżej 1:32, 1:32, 506 tysięcznych. Drugie miejsce 1:33:019 w wykonaniu Matiego, a trzecie 1:33. No i właśnie, tutaj 320. Nie, przepraszam, 1:33:308 w wykonaniu Paweksona. Dużo jest czasów takich 1:33:03, taki najczęściej pojawiający się wynik. No i zobaczmy, co Kajksen wreszcie zrobi. Godinio chyba popełnił błąd w szykanie, a Kajksen no wreszcie zjeżdża. 9 okrążeń na tej miękkiej oponie, więc w zasadzie pół wyścigu. Bardzo ładnie przetrzymał te opony, no i powinien wyjechać wszyscy pojedynczo. Czy da radę wyhamować? Bez problemu daje radę wyhamować przed linią ograniczenia prędkości. No i zaraz zobaczymy wymianę opon w zespole Damsa. Przypominam, jakieś 37 sekund różnicy Kajksenem i Paweksonem. Już te opony są wymienione, już rusza Kajksen oczywiście. AM i Patryk go wyprzedzą. Czy Godinio da radę? Może mieć już z tym niejaki problem. Będą na styk, bo Kajksen w tej chwili... Mimo wszystko tak się jak Kajksen wyjechał przed tutaj przed właśnie przy Godinio 15 sekund za AM-em, natomiast 25 sekund przed Paweksonem. Dużo. Dużo. Nie, przepraszam, wróć, to jest 10 sekund oczywiście. No wciąż to jednak jest duża różnica, tam co po niektórzy panowie jeszcze mają te kary, pamiętamy. Tak, ale to wyszło nam w takim razie, że różnica to jest ile? W takim razie 25 sekund nawet się przez boksy przejeżdża, taka strata. Mm. Chyba tak. Oczywiście tutaj nie licząc jeszcze wymiany przedniego skrzydła, bo z tym jest jeszcze większa strata. Godinio dołącza, widzę, że Paweł się śmieje, że Godinio nie wytrzymał presji kamer, które były w niego skierowane przy tym prawie pojedynku razem z Kajksenem na wyjeździe z alei
serwisowej. Bo internet tego nie wytrzymał. Dokładnie, problemy się tego pirata tutaj. Bardzo go zanieczył szykane, rzuciło nim troszkę. On w pogoni za Metitem, Pietrek z Karofem i... Patryk, w ścianie. Zurwany niestety, przez... ale no przynajmniej jest bardzo blisko kolei sercowej, żeby tutaj zjechać od razu, żeby jeszcze nie przeszkodził komuś. Udaje się jakoś tutaj jeszcze na trawnik znowu zjechać. No i spina. Dokładnie, i w tym samym miejscu. Nie, bo to jest... No, że prawo, no nie, no, to troszkę później rzeczywiście. Znaczy to sam, o tak. Obrócił wcześniej na wyjściu z 12, tu jest na wyjściu z... Wyrobił, tak, będzie wymiana przy niego skrzydła. No to właśnie, oglądam w takim razie presja na Patryku, jak wygląda tutaj pisop, pierwsza zmiana przedniego skrzydła. Z tyłu widzimy, opony będą wymienione, ale tutaj jeszcze ta dwójka z przodu pomaga przy wymianie przedniego skrzydła. Dopiero teraz jest wymiana opon, bardzo długo to trwa. Wypuszczony jest Patryk, no i wyjedzie nam, no może nie na końcu stawki, bo czy dopiero teraz na prosto wyjeżdża i czasie jakimś tempem nie grzeszył. No wiesz, ale to będzie na styk, a Czesio będzie przed Patrykiem. Tak, jednak, proszę bardzo, Patryk zamyka stawkę, chociaż pytanie na jak długo. Myślę, że powinien sobie spokojnie szybko dosyć poradzić Patryk z Czesiem, nowe miękkie opony. No i właśnie tutaj jeszcze musi zagrać AM, Godinio. Kto tutaj się pokusił na przyszłe okrążenie? No za chwilę Kajser. Przypominam jego wcześniejszy wynik, minuta 32, 506. Za chwilę tutaj będziemy mieli czas, no, dużo lepszy. Myślę, że może nawet zejść poniżej minuta 32. To patrzymy. Jechać. 12 okrążenie tego wyścigu rozpoczęliśmy, a KXM minuta tak 1.75. Ledwo, bo ledwo, ale poniżej 1.32, a Patryk już tutaj na plecach Czesia, ale jeszcze nie jest na niego wyprzedni. Dokładnie, no jest to przebić w takim razie, czy tutaj u Patryka, no Patryk musi najpierw musi się uporać z Czesiem, żeby mieć tutaj czysty tor przed sobą, ale zjedzie jeszcze i AM, i Godinio. Ale wiemy, że ma tempo, więc tutaj to jest dosyć szybki kierowca. No, myślę, Patryk, go stać go na nasze przekurzenie. Powinien to zrobić, ale Czesio nie daje się. Defensywna jazda w wykonaniu Czesia bardzo ładnie. Po zewnętrznej 12 utrzymał swoją pozycję. Naprawdę godna pochwały ta jazda w wykonaniu kierowcy Tridentu. Co chcę powiedzieć, że tutaj... walka na przekorzenie to jest walka o dwukrotnie większe punkty niż w F1, tak. Bo to już aż dwa punkty na przekorzenie. Przed Czesiem. Tak, no ale to po tym kiepskim wyjściu Czesia na prosto, więc tak. Formalność była dla kierowcy Ardenu. No to wracamy w takim razie do troszkę przodu. Ślepy Pirat był w granicach 2 sekund, troszkę stracił za Metitem. Czy tam będzie w końcu pit stop? No, AM ma, jest pit stop. AM zjeżdża, dokładnie. Czyli za chwilę rozpoczniemy 13 okrążenie, zostaje nam 7 okrążeń do mety. Też bardzo sekretnie tutaj AM zjeżdża do boksu. Oni już wiedzą, że trzeba zbliżać sekretnie, więc... Czy Godinio również uda się w stronę alei serwisowej? Tak. Tak tutaj czyli AM również zawitał. Odbywają, tak, czyli wszyscy odbyli już ten obowiązkowy pit stop, miękkie opony oczywiście u AM-a. I za chwilę będą też miękkie opony u Godinio. I zobaczymy, jak sobie panowie poradzą z najszybszymi okrążeniami. Pawekson oczywiście dużo szybszy od AMA. No i tak jak mówiłeś, to jest walka o dwa punkty. Cztery punkty za pole position dla Patryka, niezależnie od tego, co się stanie. Czyli w tej chwili jest zdobywcą 5 punktów w tym wyścigu. Pietrek blisko za Pawulonem. No to jest Fryz Opon, Pietek dosyć szybko zjechał już po tych swoich problemach na początku wyścigu. No właśnie, tu się jeszcze podzieje nam. Patryk z Paslapem, 31-340. No to teraz pytanie, ile osiągnie AM, bo tu może być, no naprawdę niesamowity wynik. Mam wrażenie, że to już troszkę z tej walki wypadł nam Kajksa na nasze przekorzenie, jednak no, widać, że miękkie opony robią robotę. Tak, zdecydowanie. Ja myślę, że AM ma stać na zejście nawet poniżej minuty 31, więc zobaczymy, na ile moje przewidywania się sprawdzą. Tutaj Pietrek naprawdę nam się zbliżył do Pawulona, naciska go, a naciskać ich zaraz to będzie Godinio. No właśnie, Godinio jeszcze jest w tej walce o najszybsze okrążenie na pewno.
będzie, może inaczej, będzie w tej walce. Ale musiałby też wyprzedzić tą dwójkę. Pietrek, jak zaatakował Pawulona do zakrętu numer 8. Bardzo ładny manewr. Bez kompleksu. I udany. No tak, zdecydowanie udany. Szeroka Pawulon, no i Godino tutaj darmowo zyskuje pozycję numer 8. Jeszcze teraz tylko Pietrek do ogrania, by mieć 300 przed sobą. To jest też możliwe. 3,2 sekundy różnicy między AM-em i Paweksonem. Za chwilę AM być może... Oj, pofrunął się Pawulon! Tutaj no, wyroli przed bandami, ale poleciał nam ostro kierowca tutaj. Oczywiście Aruzy. Wracamy do Godino. Aruza oczywiście. Aruza. Arus. Arus. Tak, natomiast Godinio jeszcze nie będzie w stanie zaatakować Pietrka. Chociaż ten przyblokował. AM z Karą. AM z Karą. Dużo gorzej przejechał przez pierwszy zakręt. No, AM zobaczy, nie wiem, czy nie nadgoni za chwilę jeszcze tutaj Paweksona. Nie wiem, jak tam kary u Paweksona, czy tutaj AM to Karą no, sobie nie przegrał jakiegoś drugiego miejsca. A Godinio z Pietrkiem cały czas walczą. Nie jest w stanie kierowca oczywiście Camposa wyprzedzić Matiego, no ale tutaj już po zewnętrznej piątce może się to udać i proszę, udaje się. Nie, chwila, co? Wyprzedził Pietrka oczywiście, bo Mati, drugi kierowca, inny kierowca razem MP Motorsport walczy tym razem z... No tak, Pietrek jest przecież w premie, Pawulon jest w Haruzie, a Mati jest w MP Motorsport i on walczy w tej chwili ze ślepym piratem. A M już jest półtorej sekundy za Paweksonem, ale co ciekawe, nie ma najszybszego okrążenia. Mati w takim razie ten piękny samochód numer 17 Mahavera Ragunatana. O, co to za dziwne dźwięki. Jakby kogoś tam zaatakowali na streamie, no ale dobra. No to co, Godinio myślę, że... chciałem powiedzieć, że powolutku będzie odjeżdżał tam i jeszcze widzę, że... Zabał się Pietrek w DRS-ie. Mati przestrzelił dwójkę. No i bynajmniej nie chodzi o to, że przestrzelił dwójkę, o jakiej wszyscy myślą, o tej oczywiście... Ale... Tak, ja też sobie zdarzyłem... Szczaić, o co chodzi. No wiadomo, no ale ludzie mogą różne rzeczy pomyśleć, jak nie wiedzą, o co chodzi. Przestrzelić. No rzeczywiście. Strzelić dwójkę to jeszcze, ale przestrzelić? Co ten człowiek ma na myśli? Co ten człowiek wymyśla? Jakieś dziwne tutaj sformułowania. Ale to jest właśnie interpretacja tego, co się mówi. No to mowa, czy też akt komunikacji, to jest bardzo skomplikowany proces oczywiście o takich rzeczach. Nie myślimy, ale... Ale kontekst jednak ma ważne znaczenie. Żółta flaga, drugi sektor. Trochę zaczynam brzmieć jak jakiś wykładowca. Nie wiedzieć czemu. Żółta flaga... Czesio. No to nic nowego. A AM już ma D. Zobacz, Patryk tutaj będzie zabierał się za kolejne pozycje. Ten jeden punkcik jednak no na pewno nie będzie satysfakcjonujący. Ona zaatakował nam bardzo ładnie na wyjściu z pierwszego zakrętu do drugiego i już kierowca Karlina jest na pozycji drugiej, no ale nie sądzę, żeby miał nadrobić 17 prawie sekund straty. Nie, no to już jakby już odpuśćmy sobie. No to w ogóle jest niemożliwe. Jak są kary, to kary u Paweksona, bo... A no dobra, nieważne. Kara już jest w tym momencie, więc na pewno się wyrównują, nawet nie wiem, czy który z nich na przykład nie ma gdzieś tam jednej kary więcej. Mati z karą, a Patryk tutaj widzę, że formalność na Pawulonie. No i jest pozycja już dziewiąta dla kierowca RD. No 5 sekund do Pietrka. No Pietrek jedzie za Godinio, walczy z nim, więc tutaj jeszcze no Patryk właśnie, może się pod tą grupę podłączyć. No tylko pytanie, wiecie, no tutaj dojechać, no a wyprzedzić drugie, wiemy. To jest jedna sprawa, ale Patryk ewidentnie lepiej sobie radzi z... Ale sobie w ogóle dobrze w tym wyścigu, ale to te no, dwa błędy... No właśnie. No i zaledwie, albo to... aż dwoma spinami. No ale dwa spiny to raczej zawsze aż, ponieważ no, nawet jeden spin to jest no tak, jeden za dużo. Jednak w wyścigu wypadałoby przejechać bez spinowania.
Tymczasem, no i to jest pół sekundy różnicy między nimi, a tam jeszcze 2 sekundy z przodu. Meti na 4. pozycji. Bardzo dobre punkty dzisiaj wywozi, przynajmniej na razie zespół Damsa oczywiście. 17 okrążenie na 19, czyli zostało nam 3 okrążenia do mety. Coraz bliżej, blisko, coraz bliżej. A bliziutko już jest Mati za ślepym piratem. Być może jakiś atak do dwójki, no ale jeszcze nie. Być może wyczeka Mati ślepego pirata, zaatakuje go pod koniec wyścigu, tak żeby nie mógł on skontrować kierowcy, żeby ślepy pirat nie mógł skontrować przejścia, jak to chodziło. A Patryk już jest 3,5 sekundy za Pietrkiem. Oj, jak ja bym poszedł spać. Tak, Paulo, też to widziałem, powiem, chyba już jest wszystko good. Ty możesz sobie spać, a jeszcze 3 kółka wyścigu głównego oraz... Czekaj. Nie, ale ja mówię, że poszedłbym spać, raczej to jest kwestia jeszcze tego mojego nieodespania w Tajlandii, bo przecież... O, to zdecydowanie. To jest tak, to jednak 3 dni w Tajlandii, oczywiście wirtualnie przy okazji... Nie, w realu. Aż tak dobrze to nie było, żebym jeszcze w Tajlandii był. Zresztą do samej Tajlandii to jakoś mnie tak szczerze bardzo nie ciągnie. Wolałbym do Japonii, szczerze mówiąc. Ile mamy kółek na 50% w F1 tutaj na Goringu? 35, czyli co? Nie wiem, jak ja w pewnym momencie zauważyłem taką zależność, że... Nie zawsze to ma sens, wiesz, nie zawsze to się sprawia. Właśnie wiem, to nie wiem, chociaż nie wiem, czy wyścig sprinterski, no 16 kółek trochę za dużo było na wyścig, jak na wyścig sprinterski. Nie, to nie będzie 16, 12 około. Mati już tutaj gdzieś blisko ślepego pirata, oni też mocno się zbliżyli do Metita, a tymczasem Pietrek atakuje Godinio do jedynki i to może być wreszcie udany atak, chociaż nie, jednak Godinio po zewnętrznej utrzymuje to. Bardzo ładnie, 7 miejsce dalej dla kierowcy Campusa, a Patryk już tak kolejną sekundę urwał. Ale może mu nie wystarczy czasu, bo zostały... Tutaj niektórzy panowie mają te kary 5-sekundowe, nie pamiętam że dokładnie kto, ale kilku ich nazbierało. No, oj, więc tak, być może oj, jeszcze Patryk tym nadrobi na przykład, być może tutaj Godinio czy Pietek taką karę mają. No tak, a raczej nie nadrobi na torze, bo za chwilę KX rozpocznie już ostatnie okrążenie tego wyścigu. Tak więc ostatnie 4,3 km, jeśli dobrze pamiętam. Patryk ma fast lapa, więc tutaj. No tak. Patryk na ten moment jedzie po 4 punkty, oczywiście. A ślepy pirat już poniżej sekundy za Metitem, tak więc Metit jeszcze może stracić swoje genialne 4. miejsce. To no jest... przy okazji genialne punkty dla myślę, że tutaj całego. Oczywiście Damsa, bo Kaksen po 25 punktów, kolejne 12 Metita, no to 3-7 oczek, no to będzie najlepszy wynik chyba wszystkich zespołów. Tak, więc myślę, że zespół Damsa musi tutaj kibicować Metita. Mati! Jeszcze był w stanie wytrzymać. Mati rzeczywiście zasadza się na ślepego pirata, atak do pierwszego zakrętu, ślepy pirat po zewnętrznej, a Mati no bardzo ładnie, z lekkim kontaktem wyprzedza. Pietrek! Ślepego pirata, Pietrek w boksach. Co? 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 What? Co? 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 Das ist das! Co jest to? Co jest to? Tak. Da. Ano. Nie mam pojęcia naprawdę o co chodzi Pietrkowi. Zamurowało nas. Tak, zamurowało nas ostro. Celem jest lekka. No i Pietrek punktów miejsc nie będzie. Właśnie, więc. O, nie będzie. O, Pawło Szykara. Nie wiem, czy tego nie trzeba się go wprzedzić na tym kółku. Kekser wygrywa wyścig główny. Feature Race. Gratulujemy bardzo serdecznie. Fastlapa nie ma. Więc no, punktów łącznie będzie 25 dla. Dalej AM na miejscu. Mati jeszcze blisko Medita. Chyba o mało nie uderzył w drugim. Damsa. No bardzo chce Mati wyprzedzić Medita, ale nie może tego zrobić. Trzeci Pawekson. Pietrek jeszcze zbiera 3. No i uwaga. No i uwaga, sprint do mety. Czy Medit utrzyma pozycję numer 4? Powinien ją utrzymać. No ale kary. Nie! Ulala!
Ale ile tych kar jeszcze? No właśnie, 5 sekund. Nie, to jest na 5 sekund. Mati czwarty, piąty ślepy pirat, szósty dopiero Metis. Szkoda, no. Mimo wszystko to jest 8 punktów, Metis. Patryk, no chyba, że tu karę coś właśnie zmienią. Mogłaby być kara, no, no jest właśnie kara, tylko że 3 sekundowa. Piąty Pawulon. A Pietrek jakim cudem wyprzedzi Czesia? Chociaż... Tak, jeszcze coś z błędem. Pawulon wleciał na metę 9. Ale no przecież i 10. Pietrek ma karę 5-sekundową. A właśnie. No jeszcze zobaczymy. Czy nie on no, nie no. Punktów, czy on się nie wyrzucił z punktów tym manewrem? Ja nie wrzucił, wiem. Jak najbardziej. Robili. Chociaż Czesio nie wie, co też nie ma. No, powinien stracić. O, jest. O sekundę 80. Ewidentnie Pietrek zrobił nam coś jak Lewis Hamilton w Grand Prix Monaco 2015. No, oj, tam będzie długa pogadanka przed tym sprintem. Dużo czasu nie ma. No, dużo czasu nie ma, tak. Ile tam? Parę sekund tak naprawdę. No, myślę tak z minutka, dwie teraz tutaj. No tak. Na podium nie musimy się stawić rzeczywiście, Pietrek, więc jest chwila na to, żeby tutaj szybko przeanalizować, co tutaj się najlepszego stało. Znaczy, gdyby nie kary, to tak jak najbardziej może nie udana, bo jechał chyba po 7 miejsce, jeżeli dobrze pamiętam. No właśnie. 8. I zrobił, no, rzecz tylko i wyłącznie wiadomą tutaj Pietrkowi. Kajksen wygrywa wyścig przed AM-em i Pawek Sonem. Na miejscu czwartym Mati. Piąty się popiera, szósty Metis, siódmy Patryk, ósmy godziny, dziewiąty powolny, dziesiąty Czesio, Pietrek bez punktów. Najwięcej kar przy okazji, tutaj już nie widziałem kto, 11 aż Pawulon i 11 Pietrek. Bez kar Kajksen oraz Patryk i Godinio, a wiemy, że Patryk jeszcze ma tutaj dodatkowo 4 punkty za nasze okrążenie. Tak więc łącznie 12 oczek. W tym momencie uzbierał już kierowca Ardenu, jeżeli się nie mylę. Sprint przed nami. Też oczywiście okrążenie formujące tutaj dla kierowców będzie też chwilka na dotknięcie oczywiście po tym wyścigu głównym. Na teraz sprint, teraz rzucamy wszystkie siły, jakie możemy. A ja tu może jeszcze odnotuję ważną statystykę. Wszyscy ukończyli ten wyścig główny na Węgrzech. Tego dawno nie grali. Stuprocentowe skuteczność meldowania się na mecie. Oczywiście tutaj raczej wszyscy założą opony pośrednie. Będziemy jechali 14 okrążeń. Matko Bosko, ile to będzie? No ty chciałeś jechać 16. Znaczy, nie, 12 chciałeś. Ja 12. Nie chciałem, 12, 12, okej, 12. No to tak, to jeszcze tylko oczywiście znowu rzut okiem na opony. Wszyscy mają takie same, więc tutaj dużo nie będzie. Ale właśnie, mamy odwróconą pierwszą ósemkę, o to zapomnieliśmy powiedzieć. Godinio tutaj ustawi się pierwszy, no i Patryk, który tutaj może sobie troszkę nadrobić ten kiepski pierwszy wyścig po tych swoich aż dwóch spinach, o dwóch za dużo, o dwa za dużo. Metis tutaj też miał tempo, kary troszkę mu przeszkodziły w tym pierwszym wyścigu. No na własną rzecz, no może nie kary, no po prostu jedna kara, przekroczenie prędkości w falei stresowej. Ślepy Pirat czwarty, piąty Matej, szósty Pawek, są siódmy AM i KXN, tak więc tutaj panowie we dwójkę będą się poprzebijać z tego ogona stawki. Pawulon dziewiąty, bo tak skończył, dziesiąty Czesio, jedenasty Pietrek. Aż z chęcią zapytam później Pietrka o to, co najlepszego powyczynią nam tam. Oj tak, to będzie co tutaj długa rozmowa, no i tak. Czesio osiągnął w ten sposób, że zamiast startować z pole position, startuje z 11 pola. Bywa i tak. Dobrze, jeszcze chwilkę się okrążenia formującego. No i za chwilę będziemy mogli startować do wyścigu sprinterskiego. Tutaj oczywiście wiemy, tak, że już pit stop obowiązkowy nie jest. Panowie na tych pośrednich oparach mogą przejechać cały dystans wyścigu. Nie muszą, ale to już mówiliśmy na samym początku sezonu, że Bahrain to jest tak naprawdę jedyny tor, na którym ten postój w wyścigu sprinterskim naprawdę nawet może się opłacać i jest to część jakby taka bardziej nawet i wskazana dla tych, którzy oczywiście chcą walczyć o
o zwycięstwo, czy też najwyższe cele. No dobrze, wszyscy już na polach startowych. No i zaczynamy, tak jak mówiłem, 14 okrążeń przed nami. Czekamy tylko i wyłącznie już na światło. O właśnie, ale są. Tak, ja sobie przeglądałem. O, a co tu się stało? Szybko. No. Z trzech światów wystartowaliśmy. Tak, KXN zaspał. No ciekawa sytuacja, ciekawa. No wielu zaspało. Za chwilę Patryk będzie być może prowadził tam mały kontakt między... KXN! Wow. No brawo. On zrobił Grożana. On zrobił. Zgarnął kolegę zespołu jeszcze. No to już swą drogą. Ups. No tak, KXN tutaj się zupełnie nie popisał. I wyszedł nam totalny Romain Grosjean ze SPAS 2013 roku. Nie, ja tutaj zdążyłem przeglądać Twittera, zanim ten start miał miejsce. No i tak zanim, to, nie wiem, czy to starty był w ogóle, bo to Mike Marzyn, może nie ten przycisk miał być 3 światła, 4 światła, a było, że zielone światło w końcu i... No cóż, o co tu się jeszcze dzieje? Poszedł nam w tym momencie siebie pirat. On tutaj próbuje jakoś tak w miarę kulturalnie tor wrócić. Czy KXN jest uszkodzony? No jest uszkodzony KXN. Jest mocno uszkodzony. Nie wiem, czy Metit też, chociaż Metit no, wygląda na szybszego kierowcę. Muszę być od swojego kolegi z pału, ale też jest uszkodzony. Oj, tutaj może to się za chwilę skończyć, wdam się. Jeżeli obaj zjadą, a pan zjedzie jeszcze tutaj się pirat. Po tym uderzeniu w bandy. Z przodu widzę walka Czesia, tutaj jeszcze z AM-em do tego wszystkiego, Pawełson się włącza. No to jeszcze teraz jest parę strat oczywiście pozycji, za chwilę zobaczymy kto zjedzie dalej serwisa, ale to chyba będzie... Zjeżdża KXN, ale Metin zostaje. Siwy Pirat również został na tor, więc tylko KXN zjechał do boksu. No i to jest chyba już tak, koniec wyścigu, tak. Przynajmniej dla... jeszcze... O, no to już GG. Pojeżdżone, żebyś wiedział. O, i teraz to się stało dużo więcej oczywiście niż podczas... Ale zobacz, nie wiem czy AM też jeszcze nie ma tutaj... Może mieć, no, bo ma. Wszystko ma uszkodzenia AM, no ma minima... No nie, ma uszkodzenia. Ma. Widać jak ciężko się jedzie w tym momencie kierowcy Cardina. Oj, no to niestety, no... Pójdą skargi. Pójdą ostre skargi, no i... Nie wiem, czy to się nie skończy jakąś no, potężną karą. No właśnie. KXN chyba jakby wiedział, że to już nie ma co powalczyć. Chłopaki tak nie zjadą, więc niczym do nich nie nadrobi. A cóż wychodzi. Nie chcę mieć nic więcej wspólnego z tym wyścigiem. KXN nie dziwi się absolutnie. Patryk na czele. Patryk, 15 punktów. Jakby to dało się zdobyć, bo przecież tyle jest przewidziane za zwycięstwo w sprincie. Jeszcze 2 punkty za fastlapa, to jest 17 oczek, plus 12, który już ma, to jest 29 punktów. A KXN wiemy, że ma tych punktów 25, tak więc Patryk może wyjść z najlepszym dorobkiem z tego weekendu. Mimo tego, że to KXN się wygrał wyścig główny, jednak to pole position Patryka dosyć dużo mu dało. Pawlos mówi, że ten start przypomina mu trochę Norberta Michelisza w WTTC na tym obiekcie sprzed kilku lat. Tak, też było, rzeczywiście. No i Norbert Michelisz, kurde, ten to rzeczywiście. Nie pamiętam, czy on został mistrzem WTCC, czy w końcu nie. Ale chyba był blisko na pewno. No to zaraz, Pawlo, tutaj nam tutaj szybko podpowie, poprawi nas, czy był, czy nie. Zaraz zobaczymy. Norbert Michelisz. Mati. Naciska bardzo mocno na Pawulona. Z tyłu jeszcze, proszę bardzo. Metit, pojedynek ze ślepym piratem. No i ślepy pirat wypchnięty bardzo szeroko. Tarce śmierci, tak powiem. Myślę, to chyba najbardziej. A nie, Michelisz jestem mistrzem tylko w 2017. A no widzisz. Szkoda. Ale bo... mistrz w tym, co zdobył, był, tylko że no sprawdzę jeszcze wice. Tak, no tam w 2017 roku nie wiem, czy dyskwalifikacje w Chinach o tym nie zaważyły, no bo... A kiedy to się oglądało w WTCC, teraz to teraz to chyba tylko DTM będzie oglądało. Chociaż, przepraszam bardzo, on jest liderem teraz w WTCR. 3 rundy w Chinach za nami, ile jest wyścigów? 30. Wow, w Maroko. Potem runda w...
Tak ci przerwę, Patryk Verstappen, mimo wszystko AM, będąc uszkodzonym, był w stanie wyprzedzić nawet jeszcze Godinę momentalnie, zanim jest Meti, czyli papiera troszkę problemów miał, więc stracił do nich. No, sprint to jednak jest sprint, tu się dzieje bardzo dużo. Mati do pierwszego zakrętu przed Pawulonem. Też to będzie miał okazję za chwilę do trójki na tutaj powrót na tą drugą pozycję. Ale Mati tutaj powinien mu to uniemożliwić. Tak też idzie od razu z blisko, z tyłu jest Pietrek. Zobaczmy jak tam z tyłu jeszcze. Panowie ostro idą, no troszkę jeszcze Godinę zahaczył Ema. Tam Metit musiał sobie uważać, żeby jeszcze bardziej się nie uszkodzić, bo wiemy, że Metit też jakieś tam drobne uszkodzenie ma w swoim samochodzie. A Ema mimo wszystko naprawdę sobie genialnie radzi mimo tych uszkodzeń. No widzimy troszkę jeszcze szeroko w niektórych zakrętach przejeżdża, ale poza tym mimo takich uszkodzeń, z jakimi zmaga się, to będzie kierowca Karlina, to jedzie bardzo dobry wyścig. Tutaj Mati poszedł tam bardzo mocno, przegrał z szykaną w tym momencie. Tak, ja sobie jeszcze sprawdziłem. Spadł na koniec stawki za ślepego pirata. Jak wygląda sytuacja w WTCR? Mamy jeszcze wyścigi w Japonii, w Macao i w Malezji. I liderem jest Norbert Michelisz w tym sezonie, tak więc być może Węgier jednak zostanie mistrzem świata. Kto wie, kto wie. Macao oczywiście, no piękna, po prostu przepiękna runda. Żałuję, ale też z drugiej strony trudno, żeby Formuła 1 tam się zmieściła, bo nie ma miejsca na świecie. A Tor jest no, po prostu genialny, naprawdę. Kto nie oglądał chociaż ani razu Grand Prix Macao, no to niech żałuje. Szczególnie, że w 2017 roku, no tam to jest najważniejszy wyścig w zasadzie dla F3, przynajmniej kiedyś był, teraz nie wiem jak to jest rozwiązane. Chyba też będzie jeździła F3, czy przynajmniej regionalna F3, nie ta jaką mamy teraz jako serię towarzyszącą F1. W każdym razie w 2017 roku no zwycięzcą chyba został Dantictum, jeśli dobrze pamiętam, ale to nawet nie jest to, on wygrał na ostatnim zakręcie, bo dwóch walczących o prowadzenie kierowców rozbiło się po prostu w ostatnim zakręcie podczas walki o prowadzenie. Jednym z tych bijących się o to prowadzenie był niejaki Ferdinand Habsburg. Piękne nazwisko. Tak, z tych Habsburgów. Tych Habsburgów, żeby nie było z tej dynastii, tylko już nie ma czym rządzić, więc się zajął jeżdżeniem, chyba że rządzi będzie rządzić samochodem. Paweksson tymczasem rzedził Pawulona bardzo ładnie, zakręt numer 10-11. A z tyłu Paweł też właśnie jest od razu... Czesio, dokładnie. No, ale tak, Patryk, potężna przewaga już w tym momencie. Czesio tutaj jeszcze może wykorzystać błąd Paweksona. Patryk ewidentnie chce zamazać plamę po tym. Oj, to zdecydowanie. Po tym wyścigu głównym i naprawdę pokazać, że jest w stanie wygrywać, jest w stanie to robić w sposób absolutnie skuteczny, który on szczególnie był przy tym, że tutaj. Tak, siódmy był. Szczególnie przy tym, że czyli tutaj jego. Czekaj, 6, 10, 12. Nie, a czekaj, on miał 12 punktów, jeżeli się nie mylę, po sprincie, po kwalach. No mówię, kwale to są 4 punkty, sprint to jest 2 za fastlapa i 6, czyli to jest... Tak, czyli był 7. I tutaj dostaje 15, czyli będzie miał punktów 27. Czy 25 u Kaiksena. No właśnie, Kaiksen. Tak jak mówię, Patryk jedzie po zwycięstwo w całej rundzie, pod względem ilości zdobytych punktów. Chociaż AM był drugi, 18, no nie, tutaj nie da rady, AM już... Nie, zdecydowanie nie, bo on tutaj, no dobra, wyprzedzi nam, no co jeszcze, on wyprzedzi Metita, bo jednak... No, uszkodzenia, no właśnie. Mocno we znaki, a w tej chwili jedzie tylko po 2 punkty. No niestety, a kto ma lepsze uszkodzenie, tak, Patryk? Kto by się spodziewał? Paweł spisze... Poszkodzona Metit jeszcze tutaj, no nie, AM, przepraszam. Co Paweł spisze, ja nie mam dostępu do czatu. Tak, to chciałem powiedzieć tutaj... że oczywiście Pawlos pisze o tym, że Macao, piękna rzeka, prosta i tłoczenie się przez resztę toru. No też prawda, ale sam tor, no ja po prostu jestem fanem tego wyścigu. Rzeczywiście, no jest tłoczenie się przez tą większość toru, to prawda. Dlatego to F1 też by się nie sprawdziło, bo byśmy mówili, narzekali, że to jest procesja, ale z drugiej strony ta prosta, ona nie jest taka oczywista, bo ta, ona jest tak połamana,
ale coś czuję, że F1, też bolidy F1 raczej przejechały ją na pełnym gazie, to mi się wydaje, coś tak. Szkoda. Szkoda. Mati tymczasem za chwilę zaatakuje nam AMI i to już będzie dramat kierowcy Cardinala. Aż czy... tak? Aż dramat? Już wiesz, no uczulałem tutaj, żeby nie mówić o dramatach i tak dalej, no ale aż memicznie się prosi powiedzieć o dramacie. Ja wiem, że dramat to jest, nie wiem, śmierć jakiejś osoby, czy no, zdarzenie naprawdę. Chociaż to już w zasadzie śmierć jednej osoby to tragedia. Tragedia, katastrofa, dramat, wszystko w jednym, taka tak. Kumulacja, jak w Totku, tylko taka negatywna. No właśnie, to, ale to chodzi po prostu o samą jakby gradację tego typu zdarzeń, tego typu sytuacji, bo no jak rzeczywiście nazwiemy coś na wyrost, to potem, no nie wiem, już zabraknie nam po prostu słów dla rzeczy, które są no jeszcze bardziej nieprzyjemne. Zrobiło się bardzo filozoficznie i bardzo tak... Połowa wyścigu, to jest tak z tego rozmorza, z tej filozofii. Dopiero połowa? Dopiero połowa i mi znowu coś tutaj szwankuje, teraz mi też coś tutaj... dopiero połowa. Panie, zobacz pan. Zobacz co się pan dzieje. Na to, panie, tutaj tak śpiący, że to aż niesamowite. Ja ci tak pomogę, Pawek, no, Son zabiera się za Pawulona. Oni walczą ze sobą cały czas w zasadzie, blisko, coraz bliżej, defensywnie jedzie AM, no i zobaczymy, czy po zewnętrznej tutaj nam spróbuje coś Mati, no nie spróbuje niczego niestety, szkoda, ale może gdzieś tam do dwójki, kto wie, trochę zmienia linię, ma wewnętrzną do dwójki, po zewnętrznej będzie to próbował utrzymać AM, a jednak brak docisku z przodu będzie poważnym problemem, chociaż teraz ma wewnętrzną w trójce, wypycha szeroko Matiego, ale i tak traci pozycję. Tutaj Pawulon! Tarka. Piąty zakręt. Tarka i piąty zakręt. Jednocześnie dwie rzeczy. Trzeba uważać, bo jedzie jeszcze Mati. Zanim od razu AM. W tle jeszcze mamy Godino tam z tyłu. Trzeba uważać. Tym razem tutaj przestrzeni nam Pawulon znowu. No to AM pozycję przynajmniej. Ratuje siódmą pozycję przynajmniej. No sprint to jednak sprint, naprawdę panowie stoi, dają po prostu wszystko z siebie, ja mówiłem. Niesamowite, to jest. Ja to mówiłem jeszcze przed przed informującym mówiłem. Tutaj pełna moc, po prostu lecimy, próbujemy. W puli tak 15 punktów zwycięstwo, więc jak powiem, jakoś mocno nie nadrobimy strat z pierwszego wyścigu, gdzie tam troszkę sobie zrekompensujemy. Tak i nie, trochę je możemy zrekompensować. Pawek, tak. Sonotuje, cześć. A tak, jak najbardziej udany. Formalność, myślę. Chociaż nie, no to jak duża przewaga jeszcze nad tutaj kierowcą Tridentu. Też takie niemrawe wyjście z jedynki, ale nie mamy jeszcze czasu do tego, żeby tę pozycję odzyskać. Ja tu z tyłu widzę, że panowie troszkę rozjechali tutaj i Mati, no, sekunda 40 nad AMM, ale mimo tych uszkodzeń odjeżdża od Pawulona, są Pawulony został dogoniony przez Godinio. Czy Pawulon nie ma jakichś uszkodzeń też, bo nie wiem, tak wygląda jakby, no nie grzeszył tempem w tym momencie. Kierowca Ruzy, no nie, o to się kara, to tak, idealnie widzieliśmy moment, w którym otrzymuje Pawulon tą karę. Jeszcze 6 okrążeń do mety. Do mety wyścigu sprinterskiego i całej rundy węgierskiej. Potem czeka nas wizyta już na Spa. Tak więc już takie, myślę, ciekawsze rejony. Spa, Monza. Również zawitamy do Soczi, że dobrze pamiętam. Tak, Soczi, oczywiście nie do Singapuru. Nie. Problem jeszcze Pawulona. Tak, no zostaje nam w zasadzie 4 rundy nam zostają. Dokładnie. Zostaje Spa, zostaje nam Monza, zostaje Sochi i zostaje i Abu. Abu Dhabi, dokładnie. Czyli jeszcze 4 tygodnie. Matko, to tak szybko. Szybko idzie. No szczególnie, że myśmy jeszcze 2 rundy minęli, nie? To tak przy okazji. No to jest akurat, nie ma się czym chwalić, myślę. To tak mniej tutaj statystycznych rzeczy. Mnie takich na plusik. Tak. On się wybiera zjeżdża, ale no chyba on wie o tym, że jakby
No nic więcej prócz Fastlapa nie osiągnie, bo tutaj oczywiście punktowana pierwsza ósemka, a właśnie pierwsza dziesiątka może walczyć na przekorzenie. Jego kolega zespołu poza punktami, on już definitywnie tych punktów nie zdobędzie. No chyba, że jeszcze na przekorzenie poprawić trzeba się o no nieco ponad dwie sekundy, 40, żeby mieć ten, pełne ten nasze przekorzenie. Bo w tym momencie Patryk 132-187 jest to zdecydowanie nasze przekorzenie. Ewentualnie tu widzę, że Pawełek są jeszcze 133-004, ale to jest sekunda do Patryka, nie ma czego zbierać. Co Patryk prawie 20 sekund przewagi nad Pietrkiem. No i Pietrek, zobacz, Pietek. Pietek, który nie wiem, nie bywa rzeczy próbował nam tutaj wyczyniać i wyczynił w wyścigu głównym. Proszę bardzo, Kajksen nie jedzie, problemy kierowców innych. Tutaj Pawulon, również AM, kiepski początek, razem tam z Metitem i jego team partnerem właśnie Kajksenem. Proszę bardzo, Pietrek nagle jedzie po 12 oczek. Jakakolwiek rekompensata z tego pierwszego wyścigu. Coś on nie wywiezie z całej rundy na Węgrzech. Teraz bliżej mety, no i troszkę na walkę jeszcze bardziej usiadła, bo trzeci stracił do Paweksona. Godinho też zjeżdża, proszę bardzo, więc tutaj w Camposie odważnie. Nie interesują ich punkty no, zwykłe, to punkty to może postapy. Mają zbyt wiele szans na punkty takie z... że tak powiem, z tempa, no to przynajmniej spróbują punktów tego typu. Metid ogólnie, no Czesio ewidentnie jakby nagle tempo stracił, zobaczmy, no błyskawie się traci do Paweksona. Metid w bardzo szybkim tempie nadrabia do Czesio, Czesio nie ma jakiejś uszkody czy czegoś, nie wiem. Ale, no nie, ale jest cały. Więc nie wiem skąd to gorsze tempo Czesio wynika. Czesio? No, tak naprawdę raczej Czesio, to już się nie umując mu niczego. No, spadek koncentracji już na sam koniec, już, nie, już zbyt dużo. Wydaje mi się, że jednak mimo wszystko Czesio jest wolniejszym kierowcą od Paweksona. Wiesz co, trzymał się w miarę blisko do niego, tam około 2 sekund, nagle tak jakoś momentalnie stracił. Takie dopiero teraz, na okrążeniu 11, coś się tutaj przestawiło i jak to nie wygląda tak dobrze. Pawulo, no tych kar zbiera sporo, no ale ma tak dużą przewagę tutaj nad zespołem Macharuzy, że to już nie ma o czym mówić. Kapos oczywiście. Chociaż liczmy na to, że Czesio kiedyś, że się stanie na podium, bo to Czesio sam mówił, że on raczej na podium to jeszcze nigdy nie stanął. Wygląda jak Nico Hulkenberg, więc gdyby to się stało, no mielibyśmy cud, którego w Formule 1 nie doświadczymy, bo właśnie Hulkenberg na podium nigdy nie stanie. Jakkolwiek brutalnie to zabrzmi. Ślepy pirat za... O, atakuje swojego kolegę, tu nie ma Team Mordes, proszę bardzo. Nie ma zmiłuj. Multi 21 tutaj nie ma czegoś takiego, to się może źle skończyć. No jak tam chłopaki się zderzą, to pan Campos będzie wściekły. No ale odpuszcza ze siebie pirat. On chyba, wiesz co, dwa, tak. Robi miejsce, żeby sobie tego fast lapa. Szczególnie, że się opierać jakby już idzie kolejne kółko, godzinę dopiero teraz jest to korzenie wyjazdowe. Tak. Na tych oponach miękkich. No dobrze, Metit już momentalnie. No dajesz Czesio, bo walczymy o to czwarte miejsce. Nawet zawsze coś. Zawsze coś, dokładnie. Także dajesz. Przykłada do mety, no tutaj jest... Się tutaj z budki komentatorskiej. Gdzie jest Patryk? No Patryk, dopiero rozpocznie nam kółko numer 13, więc będą dwa do mety, ale Czesio z jakimi problemami nadrobi jeszcze bardziej do niego Metit. Czyżby już teraz atak? No jeszcze chyba nie, poczeka na prostą. Tam się pokazuje DRS. Tam się Metit pokazuje w lusterka. Pawulon dogonił Ema, proszę bardzo. Godzinę z karą. Nie ma niestety. Tempo no te uszkodzenia to jednak widać, że bardzo ciężko się jedzie w tym momencie. To jest kwestia uszkodzeń oczywiście, to nie jest kwestia samego braku tempa. No bo tempo ma, wiemy, że ma. Tempo ogólnie ma, tak, dokładnie. No a tutaj Czesio przed Metitem jeszcze może się obroni. Jest pół sekundy na linii mety różnicy między nimi. Daleko do ataku, chociaż tutaj Metit postanowił przypuścić atak, który skończył bardzo się dziwny. Daleko, tak. Gdyby nie to, że ten
wyjazd tutaj jest długi, to myślę, żeby skończył w Budapeszcie. Ale daleko do Budapesztu nie jest. Paweł, on tymczasem przed AM-em i to już... No to na spokojnie raczej. Ale tak, myślę, że gdyby tutaj nie bezpieczny wyjazd, to Meti mógłby nam skończyć w Budapeszcie. To daleko do Budapesztu nie jest, zaledwie 20 km linii prostej, więc to chwila drogi. Widzę, ale... nudzi się Kajksenowi, Kajksen, no nie jedzie już w wyścigu sprinterskim, to postanowił rzucić 101 biców, bardzo serdecznie dziękuję oczywiście. Jakaś seria widzę tutaj. Fajnie. Nie wiem, czy wy się to próbujecie prześcigać, Kajksen z Krzysiu z Kolą? Bo powiem ci po streamie. No, Kola ostatnio dał 100, teraz widzę, że... A dlaczego ja nic nie dostaję? Ja tu przypominam, że zapraszam do mnie na kanał. Kiedyś tak. Tam jakiegoś streamka. Też, to kiedyś też właśnie. No co prawda puściłem ostatniego tydzień temu, ale to jest jeszcze kwestia właśnie Tajlandii, WEC w Japonii, studiów, tego wszystkiego. No ale kiedyś nie martw się, nie jesteś sam. Tak, ja streamie poszłam tylko właśnie z komentatorki, znaczy ostatnio... Drinki będą. U mnie ciężko z frekwencją, czy często raczej gorzej z zapałem do tego, żeby usiąść do normalnego streama. Ostatnio korzeniem, tak w ogóle przegadaliśmy to przy okazji. Dzięki się Skyxel. Tutaj jeszcze Pawek, są blisko Pietrka. Jaki w ogóle wakę z komuś patrz? Czesio ma za sobą dwójkę rywali. Pawek, są jeszcze powalczy właśnie z Pietrkiem na drugim miejscu. Czesio się broni, naprawdę poda mi się obrona Czesia. To jest ostatnie okrążenie, więc... No właśnie, jak tam fastlapy chłopaków, tutaj... No nie no, godzinę, pół sekundy się popiera to jakieś 71 tysięcznych, to tak, no mówiąc mało. Za mało po prostu do Patryka, bo trzeba było się poprawić koło półtorej sekundy, a nie o pół sekundy, tak zabrakło. O, pro jedynki szalu jeszcze, zblokowane opony jeszcze Pietrka, doszukane bardzo blisko jest już Pawekson, półkółka jeszcze. No ale chyba nie starczy mu miejsca na atak, bo to... No chociaż 30, a tak do 12 nie jest tu zakazany, nie jest tu wykluczony. Tu jest szybkie wyjście na tą prostą. Różnica między nimi 40, no nie, jednak za krótka jest ta prosta. Ale rady. Chyba, że kary. Dokładnie. Patek wygrywa wyścig o wyścig już się sprinterski na Węgrzech. No i teraz kluczowa rzecz. Raczej to obroni, nie przestrzelił ostatniego zakrętu. Na to, że obroni, a pod względem kar... Zmiana! Wexon, miejsce drugie, Pietrek powinien być trzeci... Tak jest! Czwarty Czesio, piąty Mati, 77 tysięcy za nim Metit. No Metit, nie wiem, czy nie jest drugi wyścig z rzędu, szósty, ma takie wrażenie. Tak, dokładnie tak jest. Paweł no siódmy, nawet nie, zobacz, AM jeszcze tutaj jakieś punkty większe niż jeden uratował. Uratował te dwa punkty AM. Uratował dwa punkty. No i jak sytuacja najszybszego okrążenia? Przewirat! O! Przewirat, zdecydowanie. To pominąłem. 9. Też pominąłem, zdecydowanie, no ale tu raczej... Godinio, jeszcze może kolegę przebije, nie wątpię. Nie widziałem, że tam jakieś tutaj były jakieś dobre sektory na tym okrążeniu, żeby cokolwiek sensownego złożyć z tego kółka. No nie. To odpadło, no ale jest dziewiąty. No i dwa punkty za Fastapa. Dowodzi w tym momencie ślepy pirat i kończymy! O, jest nasz ślepy pirat, tak. Tak. Więc dwa razy z rzędu tutaj nasze okrążenie. No, dwa punkty tutaj na otarcie US, na pocieszenie dla Campusu. No i jest nasze tutaj. Kobieta wygrała. Jeszcze z Japonii. Tak tematycznie w tym tygodniu. Japonka. Wow. Wow. Niesamowite. Unbelievable scenes. Nie no, oczywiście tak się śmiejemy, ale to tak. Dobrze, za chwilę wyniki tutaj wyszły sesji, czy jeszcze nie? Nie. A to weź poczekaj, bo jak za każdym razem ktoś wychodzi, to opóźnia się tutaj zgaszenie wyników. Patryk wygrał wyścig przed Pawexonem, Pieckiem, Czesiem, Mati miał 105, 6 metr, 7 AM. Ostatnie punktowane miejsce to Pawulon, 9 godziny bez punktów, razem z Kajksenem, który wyścigu nie ukończył. No się opiera 2 punkty na najszybsze okrążenie. Pod względem kar tutaj, no, tak naprawdę po jednej karze każdy, no dwie zgarnął Pawulum, które dużo nie zmieniły.
Możesz sobie puścić sesję, tak już powolutku. Tak, już powolutku. Tak, żeby te wyniki nie zgasły. Nic nie dało, niestety. Po 27 punktów, Pawek są z Patrykiem, proszę bardzo. 25 KXena, tak więc Patryk, tak mówię, razem z Paweksonem. Pawulonem oczywiście. Tutaj panowie, którzy najwięcej dzisiaj, bo po 27 oczek, zgarnęli przez cały tutaj węgierski weekend. Dwa punkty mnie ma tylko KXen, więc tak naprawdę no KXen dużo nie traci, nawet to nie wiem, czy można mówić no, o stracie tak naprawdę, ponieważ tutaj KXen zależało głównie mu na wyniku siebego pirata oczywiście, bo między innymi były 3 punkty różnicy przed startem całej tej rundy. Teraz ta przewaga jeszcze bardziej się powiększy. Sokusowskiego nie ma, więc tutaj Mati nam wskoczył na miejsce czwarte. Nawet nie wiem, czy nie przegoni chorej ręki przypadkiem. Skraszować. O, a Patryk, no tutaj 27 punktów, 98 oczek. No nie wiem, czy za chwilę Patryk, nie pamiętam, ile Mati zdobył punktów, ale no Mati musiał zdobyć 16 punktów przez 2 wyścigi, wątpię. Chociaż czas nie ujmuje. No tutaj Mati z Patrykiem będzie na styk, walczą miejsce trzecie. Zepcha na pewno chorą rękę, który skrywał się rezerwą, i Sekusowskiego, którego się za mnie nie było, na miejsca kolejne. No KXN powiększył przewagę w klasyfikacji. Miał tutaj niedojechania do mety w sprincie. Mimo braku proposition, które no w O20 tam dosłownie chyba 3000 nawet, jeżeli dobrze pamiętam lub też nie, wyrwał mu te 4 punkty, przy okazji jeszcze Patryk. Zwycięstwo w wyścigu głównym. Bez Ostapa, no właśnie tam akurat Patryk te punkty zgarnął. No to kto wie tego, co by się tutaj jakby te wyniki wyglądały, gdyby Patryk bez tutaj tych 2 spinów dojechał w wyścig główny, to byłaby naprawdę dosyć duża dominacja kierowcy Ardeną. No, tak, chociaż no, nie wygrałby tego wyścigu raczej. No wygrać na pewno nie, ale miałby więcej niż tam te 6 punktów, czy tam ile no, zdobył. No to na pewno, to zdecydowanie, tak. Węgry za nami, to był rund numer 8, oczywiście tak jak macie przekazać również w tytule streama. Belgia, Włochy, Rosja, Abu Zabie, tak jak mówiliśmy, tak więc 4 rundy do końca z Belgią, z torem Spa. Widzimy się za tydzień. Tutaj pojawiliśmy się, tak jak mówiliśmy, po 2-tygodniowej nieobecności. Wróciliśmy na Hungaroring i lecimy dalej. Tak więc 14 października, również godzina 20:00, ścigamy się dalej, próbujemy. 4 tygodnie sezon zaczynamy akurat idealnie 4 listopada, więc tak tak to się nam rozkłada. 4 listopada powiadasz. Tak, powiadam. Otóż, ja myślę, że nie wiem, czy chcesz jeszcze cokolwiek dodać. Ja chcę iść spać. No to widzisz, w takim razie chyba nie ma co dłużej tego. Nie ma co chyba dłużej tego przeciągać. Ty chcesz iść spać, ja tu kulturalnie pytam, coś chcesz dodać do spania. No cóż. Każdy pójdzie zrobić to, co będzie uważał za stosowne. Więc tak, runda 8, Węgry, runda numer 9, to tak jak mówiłem już Belgia, Spa za tydzień. No i cóż, to było na tyle, tak więc dziękujemy bardzo serdecznie, tak jak mówiłem. Można by zapisać, myślę tutaj jakieś takie przypomnienie co tydzień w kalendarzu, w telefonie, że poniedziałki, godzina 20. Można tutaj wpadać. Zapraszamy, bo ja wtedy nie zasnę. Tak, zapraszamy tutaj po to towarzyszyć Pawlosowi, który tutaj dzielnie z nami się trzyma oczywiście. Zapraszam, bo ja tu potrzebuję takiego wsparcia. Dokładnie. To cóż. Górna leka wyniki. No niestety. Tutaj jeszcze widzę, że prosi o linka nam. Żeby nie wiem, czy mogę wrócić, zaraz sprawdzimy. A nawet mogę, proszę bardzo, żeby to link dla ciebie. Jeszcze raz dziękujemy za całą rundę na Węgrzech. Komentował dla was Marcel Igor oraz Julio, oczywiście. Dziękujemy i do usłyszenia.